Festiwal Kultury Ludowej u Krakowiaków na Pogórzu. To jest taki tytuł, że nikt takiego tytułu nie wymyślił, tylko my. A zasada i przepis bardzo prosty, bo to są Krakowiacy Wschodni, ci tutaj, którzy w Gwoździu są i nazywają się Zespół Folklorystyczny Gwoździec, a na Pogórzu dlatego, ponieważ jesteśmy na Pogórzu Wiśnickim, w ogóle to jest duża gmina, ponieważ środkiem płynie Dunajec, a po drugiej stronie już mamy Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie. To się zbiegło z jubileuszem 25-lecia Zespołu Folklorystycznego Gwoździec. Duszą i taką mamusią tego wszystkiego, niektórzy mówią, że babcią, ponieważ to jest kilka pokoleń przeszło, jest pani Agata Nadolnik. Mogę powiedzieć tak, że gdyby nie pani Agata, to pewnie nie byłoby szans na takie jubileusze. Jesteśmy bardzo wdzięczni Stowarzyszenie Klucz, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego za to, że ten projekt wsparł kwotą 35 tysięcy, a kwota ta pochodzi z Funduszu Promocji Kultury. Dzisiaj obchodzimy 25-lecie Zespołu Folklorystycznego Gwoździec, czyli wizytówki gminy Zakliczyn właśnie w zakresie kultury. 25 lat temu powstał zespół, który rozsławia gminę Zakliczyn, powiat tarnowski, jak również region Małopolski, za granicą, jak również w kraju. I dzisiaj możemy w sposób szczególny podziękować wszystkim, którzy właśnie 25 lat temu podjęli decyzję i założyli ten zespół. Jest tutaj pani dyrektor Agata Nadolnik, świętej pamięci dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan Marek Niemiec, jak również pan Janusz Ścierlik. Były trzy osoby, które wspólnie oczywiście z rodzicami podjęły taką ważną decyzję i właśnie w tym zakresie kultury, kultury ludowej, realizują bardzo ważny projekt właśnie w postaci Zespołu Folklorystycznego Gwoździec. Ponad 80 osób aktywnie działa w zespole folklorystycznym, tańczy, śpiewa i to wszystko właśnie pokazuje właśnie kulturę Pogórzan, Krakowiaków Wschodnich i możemy być dumni z tego, że właśnie dzisiaj Gwoździec obchodzi tak szczególny jubileusz. Dla mnie dzisiejszy dzień jest wielkim przeżyciem. Ja się wstrzymuję, żebym się całkowicie po prostu nie rozkleiła. Ja walczę ze sobą, ponieważ każde dziecko, każde występujące, każde słowo do mnie skierowane jest dla mnie wielkim takim uczuciowym momentem, ponieważ no, ja przyjmuję te podziękowania inaczej, bo to nie ja ćwiczę, nie ja tańczę, tylko tańczą ludzie, tańczą dzieci. I dla mnie to jest tym bardziej bardzo takie rozczulające. Jakoś obecnie jestem szczęśliwa, ponieważ zespół, który w pierwszych latach, jak założyłam, miał 30 osób, to teraz dochodzi do 90. Miałam grupę taneczną tylko. A później zaczęły powstawać dodatkowe grupy, to znaczy grupy i kolędnicze, i obrzędowe, i grupa śpiewacza. W 2016 roku się też pobudziła. Także po prostu jestem szczęśliwa. A jestem szczęśliwa dlatego, że jeżeli cokolwiek robimy, cokolwiek ćwiczymy, nie ma oporu. Jeżeli się zwracam do kogoś, chodź, wystąpisz, nauczysz się i tak dalej, to jest chęć. Dla mnie szczęśliwością było, że mogę założyć taką grupę taneczną, śpiewającą, bo wiedziałam, że dzieci pięknie śpiewają, tylko nie ma się kto nimi zaopiekować. Nie ma kto rozwijać u nich tych zdolności. I dlatego to zrobiłam i po dzień dzisiejszy prowadzę, jako babcia.